Witam serdecznie wszystkich na 15. turnieju o Puchar Wójta Gminy Szczecina. Jest to najstarszy turniej w powiecie. Myślę, że tak dalej będzie. Witamy gospodarza, pana wójta. Dzisiejsze zawody prowadzi sędzia okręgowej z Mariusz Stec. O prawę medialną mam Tadeusz Rzeszewski, Maria Pięta. Witam wszystkich, proszę kamerę o serdecznie witam wszystkich, witam również kibiców, witam kapitanów wraz ze zespołami. Miło mi bardzo, że jest z nami doświadczony szef sędziów, kolega Stec, który będzie prowadził nasze spotkanie. Chciałbym wam życzyć dobrej koleżeńskiej zabawy, zresztą jak zawsze, żebyśmy mogli na końcu sobie wzajemnie podziękować, wręczyć wymarzone nagrody, no i mieć wrażenia kolejne z tego wspaniałego, pięknego naszego turnieju. 15. turniej, bo mój słucha uważam za ostatnie. Wszystkiego dobrego. Informacji jeszcze podam. Gramy raz 15 minut bez zmiany stron. W pierwszym meczu spotka się zespół Wełna i Old Boy. Thank you.
trzecia bramka na drużynę juniorów. Jest.
ćwierćfinałowy. Rimki walimy. Dobrze.
Drodzy Państwo, zakończył się 15 turniej o Puchar Wójta Gminy Żegocina. Poprosimy Pana Wójta o parę słów przed ogłoszeniem wyników. Bardzo dziękuję. Nim zostaną podane wyniki przez kolegów, szczególnie Wojciecha, chciałem koledze zwrócić uwagę na następującą rzecz. Cieszy się na pewno Żegocina, cieszą się trenerzy w tej Żegocinie, cieszą się Państwo profesorowie, którzy uczą WF-u w Żegocinie, cieszy się Beskid i cieszą się również kibice. Ja muszę powiedzieć tak, że opuściłem chyba dzisiaj parę, i muszę stwierdzić, że poziom był bardzo, bardzo wysoki. Gratuluję zwycięzcom, za chwilę będą podane wyniki. Gratuluję najlepszemu bramkarzowi i gratuluję najlepszemu piłkarzowi. Żebym po raz drugi nie zabierał głosu, chciałem bardzo serdecznie podziękować Wojtkowi Wronie, który tak dzielnie od pomysłu do dzisiaj, do tego momentu pomógł mnie przy organizacji tego turnieju. Chcę podziękować panu profesorowi Bukowcowi za pomoc przy tym turnieju. Chcę podziękować Marianowi Kępie, który również był taką osobą, która mnie wspierała w tych działaniach. Chcę bardzo podziękować pani dyrektor, pani Rogali, jak również pani, która ma dyżur tutaj wspólnie z nami i jutro przygotuje tą salę do zajęć sportowych. Chcę bardzo podziękować dobrze pracującemu dzisiaj panu sędziemu. Naprawdę odpowiedzialna rola, odpowiedzialna praca. Pan sędzia bardzo pięknie dzisiaj prowadził to zawody. Wszystkim za uśmiech, za dobrą grę, za kulturę na wojsku. Bardzo, bardzo serdecznie za wszystko dziękuję. Oddaję głos do studiów. Miejsce trzecie. Aktywę! Miejsce drugie. Futsal! I miejsce pierwsze. Dream Team! Najlepszy bramkarz. Matrynka Damian. Najlepszy zawodnik. Kapitan Beskidu Żegocina. Na zakończenie zapraszamy na za rok. Za rok to będzie już 16, kolejna 15. Dziękujemy. To jest 15-lecie tego klubu, więc pana wójta chcielibyśmy tak drobnie wynagrodzić za współpracę, za wsparcie, za to, żeby Beskid Żegocina awansował do wyższej ligi. O, to jest moje marzenie. Panie wójcie, proszę.